Korzystając z okazji, że zespoły Mistrzyń Polski, Medyka Konin i Mistrzyń Rumunii Olimpia Klusz e, zorganizowały obozy swoje przygotowawcze właśnie w żaganiu w przepięknym e, ośrodku, e, pan prezes Robesko postanowił e, zorganizować turniej e, i ufundować e, puchar e, dla najlepszej e, drużyny e, piłkarskiej. E, I we wtorek zapraszamy wszystkich kibiców na boisko ze właśnie w żaganiu. Oprócz mistrzyń polskiej i mistrzyń Rumunii pojawiam się też zespoły Stilonu Gorzów i AZS-u PWZ-u Wałbrzych. Trzeba powiedzieć, że panie odstają może warunkami fizycznymi, ale umiejętności taktyczne, techniczne są naprawdę na bardzo wysokim poziomie i warto przyjść się przekonać jak to kobiety kopią pięknie w piłkę, bo już rozmawiałam z niejednym kibicem, że właśnie mecz piłki nożnej kobiet na żywo to jest niesamowite przeżycie, a proszę mi wierzyć, zaangażowanie i emocje bardzo często dużo, dużo większe niż w futbolu męskim.